Siemanko. Siemaneczko. Proszko Konat. Naturą zdrowia. Dzisiaj z mega przekazem, z mega czymś, co może wam się wgrać w waszą świadomość. Co nam się wgrało na maksa od dwóch dni. Od dwóch albo trzech. Od trzech. Trzech dni. Mamy coś takiego, Madza w pewnej chwili powiedziała, jak sprzątaliśmy w kuchni w sztućce, że... Zanim się zastanowić nad tym, czy je sprzątać, to moglibyśmy już je sprzątać. No i zanim by się pogadało o tym, to już by się to dawno sprzątło. I tak wyszliśmy z tego, wgrało nam się to w świadomość, żeby tego używać prawie co chwilę. To używamy i zanim coś rozkminiamy, to już to robimy. Więc zanim by się coś rozkminiało, to już by się to zrobiło. I to jest przykład, tak samo, zanim by pomyśleć, czy nagrać za tym filmik, to już by się nagrało. Zanim by się pomyślało, czy iść boso, to już by się poszło. Zanim by się pomyślało, czy zrobić zimny prysznic, to by się już zrobiło. Już by się go zrobiło. I tak. Wszystkie takie inne rzeczy. Zanim by się pomyślało, co można sprzedawać, to już by się coś sprzedało. Już by się coś sprzedało, już by się działało w jakimś kierunku. Jakby się zastanawiało, czy czytać książkę, to już by się przeczytało dwie strony. Także wchodzi się w stan twórczości na maksa, w stan działania. Także życzę wam, żeby zanim pogadacie, czy coś robić, czy warto to robić, a warto na przykład, to już to zróbcie. Zróbcie, dokładnie. Siemaneczko, życzymy wam, żeby, jeśli chcecie, żeby wam się to wgrało, bo nam to bardzo służy. Tak, bardzo fantastyczna sprawa. Dobra, wyłączam nosem. Siemanko.